Magda Żakowska, witam Państwa. W nocy i jutro na pogodę wpływać będzie wyż, który z nadmorza norweskiego przemieści się nad północną Skandynawię i jedynie na południu pogodę psuć będzie front pochodzący od niżu z nad Czech i z nad Słowacji. Nad Polskę wschodnią i centralną popłynie chłodniejsze powietrze z północy, to cieplejsze powietrze spływać będzie nad regiony zachodnie. Wieczorem i w nocy przeważnie bardzo pogodnie, bo na niebie nie groźne ławice pierzastych chmur. Wyjątkiem będą regiony południowe. Tu frontowe chmury i słabe przelotne opady. I znów wyjątkiem mają być Sudety, bo w nocy w Sudetach może chwilami popadać się intensywniej. Nad ranem na termometrach najwyższe wartości na południu, tam 13 lub 10 stopni. W centrum termometry pokażą 9 lub 8 stopni. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, tam temperatura spadać może do 1 stopnia. No i właśnie tu mogą też wystąpić przygruntowe przymrozki. Wiać będzie słabo z kierunków zmiennych. Jutro nadal wyżowa pogoda, centrum wyżu znajdzie się nad północną Skandynawią, no ale nadal na południu, zwłaszcza w godzinach przedpołudniowych, zalegać będzie wspomniany front i tam może jeszcze popadać, ale i tu w godzinach popołudniowych niebo zacznie się przejaśniać, a opady zanikną. Poza tym jutro dużo słońca, no i znacznie chłodniej będzie na wschodzie, tu od 13 do 15 stopni, w centrum do 17 stopni wzrośnie temperatura, najcieplej na krańcach zachodnich, tam 20-21 stopni. W regionie w nocy bardzo pogodne niebo, niewiele chmur, no i jeszcze dość ciepło, bo temperatura o poranku nie powinna spadać poniżej 8 stopni w centrum na południu, chłodniej na krańcach północno-wschodnich, w Grudziądzu około 5 stopni. Powieje słabo z północnego wschodu. Jutro kontynuacja wyżowej pogody, a zatem dużo słońca. Dość rześko, bo do regionu spływać będzie to chłodniejsze powietrze z północy, a zatem będzie od 16 do 18 stopni. Wiatr z kierunków zmiennych, powieje słabo. Ciśnienie delikatnie powędruje jeszcze w górę i jutro w południe barometry pokażą 1022 hektopaskale. W środę dużo słońca, ale tylko 17 stopni. W czwartek pogodnie, bardzo ciepło, wręcz letnio. Nawet 24 stopnie, w piątek też ciepło, ale uważajcie Państwo na burzę. Do zobaczenia.